W pięknej dolinie Borowna ludzie osiedlali się od zamierzchłych czasów. Od wczesnego średniowiecza była to osada, która jest najstarszą w naszej gminie. Borowno nazwę swą zawdzięcza gęstym borom, porastającym okolicę tysiące lat temu. Po raz pierwszy Borowno pojawia się w dokumencie pisanym z 1198 roku, w którym wymieniono jego właściciela, Kagnimira. W XIV i XV wieku należało do rodziny rycerskiej herbu Szczeniawa, w tym do Marcina, którego córka Beata z Borowna była matką Jana Długosza, dziejopisarza i wychowawcy sześciu synów króla Kazimierza Jagiellończyka. W XVIII wieku Borowno stało się własnością rodziny Paciorkowskich, dla której w 1783 roku postawiono słynny drewniany spichlerz, który jako restauracja stoi obecnie w okolicy ruin zamku w Olsztynie. 7 lat później wybudowano pałac w stylu późnobarokowym, w którym w czasie powstania styczniowego kwaterował generał Taczanowski przed bitwą pod Kruszyną. Borowno było wówczas własnością rodziny Michalskich, Józefa, a następnie Adama, którego żoną była Emilia, siostra słynnych śpiewaków operowych, Jana i Edwarda Reszkę. Razem ze szwagrami Adam Michalski założył w 1883 roku Stadninę Koni w Borownie. Nieco wcześniej, bo w 1846 roku, ukończono budowę obecnego kościoła dla najstarszej na terenie gminy Mykanów parafii, a jego wykańczanie i wyposażanie trwało do 1904 roku. Najcenniejszym zabytkiem kościoła jest słynący łaskami wizerunek Matki Bożej Szkapleżnej, nazywanej Borowieńską, pochodzący z 1722 roku. Ludowy Klub Przyjaciół Sportu w Borownie jest jedynym klubem w gminie Mykanów, w którym dziewczęta i chłopcy trenują piłkę siatkową. Artur Rybaniec jest wiceprezesem klubu oraz dyrektorem miejscowej szkoły podstawowej i nauczycielem wychowania fizycznego. W ostatnich latach piłka siatkowa stoi w naszym kraju na najwyższym poziomie. Panie Arturze, jak sukcesy reprezentacji wpływają na rozwój tej dyscypliny w klubie sportowym? Bardzo dobrze, ponieważ dzięki telewizji, dzięki promocji siatkówki i tych osiągniętym wynikom dużo łatwiej młodzież zaprosić do zajęć i rodzice dużo łatwiej przeprowadzają na te zajęcia dzieci, co świadczy o frekwencji na tych zajęciach. Od pierwszej klasy do ósmej tak naprawdę przychodzą ćwiczyć u nas. Zajęcia są koedukacyjne, natomiast już na zawody jeździmy oddzielnie. Dziewczynki mają swoje terminy, miejsca zawodów, chłopcy mają swoje. I zaangażowanie tych młodszych klas jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże. Kiedyś po prostu zainwestowaliśmy w siatkówkę seniorską dziewcząt i mężczyzn. Mężczyzn nawet walczyliśmy kiedyś o awans do pierwszej ligi. Natomiast jednak to są zbyt duże fundusze, żeby to utrzymać. No i niestety przez pewien moment zabrakło nas wychowanków. Co prawda teraz nasi dwaj wychowankowie, Mateusz Borkowski gra w Norwidzie, Maciej Kryszak też gra w Lubinie. Także no słuchajcie, no mamy osiągnięcia. I skupiliśmy się teraz na młodszych, ponieważ jak młodszych wychowamy, to może będziemy być w stanie utrzymać drużynę seniorską z naszych zawodników. W skali wielu lat działalności klubu, klub ma liczne sukcesy, którymi można się chwalić. No i miejmy nadzieję, że teraz te kolejne roczniki będą również dorównywać tym sukcesom wcześniejszym. No tak bym sobie życzył, tylko nie tylko Borowno ćwiczy, ale w Kościelcu jest bardzo zaawansowana grupa, w Częstochowie bardzo dobrze pracują z dziećmi i młodzieżą, więc tak naprawdę jest coraz ciężej na Śląsku, w każdym województwie. Kiedyś jak były Mistrzostwa Polskie Kindersport dla tych klas do 1-6, to zajmowały się zawsze czołowe lokaty. Miejmy nadzieję, że wychowankowie klubu prędzej czy później stworzą drużynę seniorską, która będzie chlubiła nie tylko Borowno, ale i całą naszą gminę. Oczywiście, takie mam marzenie. Dziękuję bardzo. No ja już w kole gospodyń jestem 40 lat. Także bardzo dużo osiągnęłyśmy i śpiewałyśmy i obrzędy robiłyśmy różne. Wieńce dożynkowe i kiszenie kapusty i ostatki, darcie pierza, no różne. Robiłyśmy na krosnach. Występowałyśmy w takim jednym obrzędzie, ostatni różaniec, który zdobyłyśmy Grand Prix.
Dużo jeździłyśmy po Polsce i w Kazimierzu i w Bydgoszczy i wszędzie zdobywałyśmy jakieś miejsca. Zawsze byłyśmy takie doceniane po prostu. Są młodsze panie, bardzo się dobrze angażują, pomagają, starają się. Witam serdecznie, jestem sołtysem wsi Borowna od 2019 roku. Mieszkam w Borownie od urodzenia. Widziałam, jak działają starsze panie, które reprezentowały nas na terenie gminy, na terenie województwa, a już później Polski. Zawsze mi się to podobało, nigdy nie miałam odwagi brać udziału w tym. Od 2 lat jesteśmy już oficjalnym kołem gospodyń wiejskich. Mamy przyjemność tutaj rozwijać swoje talenty. Pierwszą naszą taką inicjatywą było sprzątanie Borowna, co miało na celu właśnie zintegrować społeczeństwo młode, starsze, a także wszystkie grupy społeczne, czyli strażaków, szkołę, mieszkańców. To był nasz pierwszy taki zryw do działania na rzecz dbania o tę naszą małą ojczyznę. Pierwszy taki większy festyn zrobiliśmy. Festyn na Janach na placu Muzeum Motocykli, gdzie panie borowianki pokazały nam, jak widźwianki. Mamy tutaj 3 stawy, gdzie rzucały dzieci te uwite wianuszki przez panie borowianek. To, co wydarzyło się w 2019 roku, to był taki powrót do wspomnień z mojego dzieciństwa. Było to bardzo miłe. Myślę, że dobrze się bawiliśmy do godzin porannych. Zabawa była oparta głównie na zawodach sportowych, przeciąganie liny, właśnie te wianuszki. No, smakołyki można było wszystkie pokazać. My jako koło gospodyń wiejskich Borownianie mamy uczestników młodszych, starszych. Najmłodsza uczestniczka ma pół roczku. Najstarsza, no nie mówi się o wieku, ale mamy też dużo mężczyzn, mamy kobiety w różnym wieku. Są to kobiety, które przekazują nam wiedzę, jak gotować. Do śpiewania to tak mniej, może kolędy, może jakieś pieśni kościelne, jeżeli chodzi o talent muzyczny, ale chętnie gotujemy, uczestniczymy w różnych imprezach. Ostatnim takim dużym przedsięwzięciem były dożynki wojewódzkie, gdzie zareprezentowaliśmy to, co możemy, kapusta borowianek, słynna, ale też inne potrawy, takie jak na przykład pieczonki, żurek z kiełbasą, ciasta, rogaliki, kućmok. To są jedzenia, których w restauracji tak naprawdę nie zjemy, tak? A tutaj możemy się wykazać, sprawia nam to dużą przyjemność. Dzieciaki też chętnie przychodzą, bo te owoce są, bo balony, bo jakaś dekoracja. No myślę, że to łączenie pokoleń jest bardzo ważne. To, co możemy kontynuować i chętnie przekażemy dzieciakom, to właśnie bicie ostatniego wieńca dożynkowego. Jest to efekt naszej pracy, wspólnej pracy. Wcześniejsza była palma wielkanocna, którą już tak od 4 lat tak naprawdę wijemy w takim gronie większym. Pierwsze nasze prace no nie były na pewno tak efektywne jak w tym roku. Wiadomo, że doświadczenia też nabywamy. Także ja bardzo dziękuję za tą współpracę wszystkim grupom społecznym. No i przede wszystkim jeszcze raz dziękuję Państwu. KGW Borównianie oficjalną formę przyjął w 2021 roku, kiedy postanowiliśmy sformalizować naszą działalność, naszego stowarzyszenia. Był to naturalny wynik wcześniejszej współpracy z KGW Borowianki, z zespołem śpiewaczy obrzędowym. Myślę, że był to dobry krok. Jesteśmy w stanie teraz pozyskać pieniądze z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z Urzędu Gminy ostatnio dostaliśmy dotację z Funduszu Antyalkoholowego, co pozwoli nam zorganizować wycieczkę integracyjną. Myślę, że wszyscy członkowie są zadowoleni. Tak jak pani sołtys wspomniała wcześniej, pieniądze, które otrzymujemy zarówno z Funduszu Sołeckiego, z organizacji pozarządowych są w dobry sposób spożytkowane. Kupiliśmy dużo sprzętu, namiot, jest się po prostu z czym pokazać, gdzie pokazać. Jeszcze trzeba pomyśleć nad dodatkowymi strojami. W latach 2000 i wcześniej mieliśmy taką poetkę ludową, nazywała się Joanna Rozpędek. Pisała wszystko, co jej było na sercu. Wiersze o przyrodzie. Co się działo w jej życiu, przekazywała właśnie w tych wierszach.
Dzień dobry, witam serdecznie szanownych widzów. Piotr Kosela, członek Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Borownianie. Gospodarze w Borownie też są i my się wcale nie wstydzimy tego, żebyśmy uczestniczyli w Kole Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich, jak ja to cały czas podkreślam. I jest nas tutaj mężczyzn, no może nie połowa, ale taka mniejsza połowa, powiedzmy 40%. Aktywnie działających, aktywnie uczestniczących w działalności. Ta współpraca jest międzypokoleniowa, uzupełniamy się. Zabieramy ze sobą też nasze dzieci. Próbujemy tradycję naszą ludową przekazywać w sposób nowoczesny i promować się na zewnątrz w sposób nowoczesny, uczestnicząc właśnie w różnego rodzaju festynach, ale serwując tradycyjne nasze dania. Bardzo dobra współpraca właśnie ze strażą, z młodzieżą, ze Związku Młodzieży Wiejskiej. Wszyscy znajdujemy się tutaj w tym jednym budynku. Mamy tutaj siedziby swoje. W każdej inicjatywie, która się pojawi na terenie naszej gminy, naszego powiatu, jeżeli tylko znajdujemy czas, to współuczestniczymy w tym. Panie reprezentowały borowianki gminę całą na ogólnopolskich imprezach. Szanujemy też tradycje i kulturę, ale i historię. Jest tutaj też taka inicjatywa, że razem ze Strażą Pożarną, której też jesteśmy członkami, się przenikają te organizacje. Obchodziliśmy kilka lat temu, w 2018 roku, stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej. Na tą okoliczność też była wtedy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, ale i też taka ważna data jak 820-lecie pierwszej historycznej wzmianki o miejscowości Borowno. Na tą okoliczność zostało zabudowane kapsuła czasu Borowna, która znajduje się pod głazem eratykiem tutaj naprzeciwko naszej siedziby, naprzeciwko siedziby straży, w której się znajdujemy. I my jako koło gospodyń już wtedy żeśmy uczestniczyli jako poszczególni członkowie. Nie byliśmy wtedy może jeszcze sformalizowani, ale już ci aktywni społecznie ludzie tutaj się przebijaliśmy i już ta współorganizacja następowała. Panie nam wybrały takie ładne czerwone kubraczki. Jesteśmy takimi troszkę krasnoludkami, można powiedzieć. Trochę może dla wesołości, ale chodzi o to, żeby się jakoś wyróżniać w tłumie. Panie mają stroje naturalne, obrzędowe, które są, no, reprezentują jakby naszą kulturę, naszej miejscowości. Kwiaty to są właśnie te, które kształty, które rosną na naszych polach. A ta czerwień ma chyba znaczyć tyle, żeby nas było widać i żebyśmy się nie wstydzili. Te wszystkie inicjatywy, o których tutaj dziewczyny, jeśli tak można po młodzieżowemu i nowocześnie powiedzieć, wspominały, to są właśnie gdzieś się w naszych głowach pojawiają, jest inicjatywa, jest pomysł, a później się przekonujemy, żeby to realizować. Był pomysł, żeby był wyjazd, no to zgraliśmy się, żeby zrobić wyjazd. Są dobre wspomnienia, więc może jest nadzieja na następne jakieś no, integracyjne rzeczy. Także szanując tradycje, działamy nowocześnie. Dziękuję. Jak przyjeżdżają ludzie, to ja mam taką frajdę, że widzę ten błysk radości w tych oczach tych ludzi, którzy kiedyś na tym jeździli. Zalążkiem i pomysłem stworzenia tej tajni była wizyta z moją rodziną w muzeum przy Zakładowym, które było jednym z pierwszych w Polsce w Świdniku. To była taka dla mnie iskierka w oku, że zapragnąłem sobie stworzyć coś takiego prywatnie. Trwały lata, myśmy to ze synem gromadzili, zwozili, nie mając jeszcze konkretnego celu i gdzie to będzie składowane. W ciężkich, siermiężnych warunkach u sąsiadów, po stodołach to wszystko było gromadzone. Jak się nadarzyła okazja, że w tym budynku można coś takiego wyremontować, pozyskać pieniążki unijne, tym bardziej dostałem, że tak powiem, takiego kopa, żeby dalej nad tym pracować, gromadzić. Ci, co tu mnie odwiedzają, to sobie chwalą, że to jest jedyne na Śląsku takie tematyczne, dobrze zagospodarowane i zadbane muzeum.
przyjeżdżałem z całej Polski wycieczki i motocykliści i wiem, że mają z tego jakąś frajdę, czyli taką satysfakcję. No to wymaga troszeczkę pracy, no i dlatego ja tylko nad tym ubolewam, że w zasadzie jestem sam. Jestem już coraz starszy, coraz trudniej mi jest i no, syn też mieszka właściwie w Katowicach, no to przyjeżdża sporadycznie raz na jakiś czas. Żeby dbać o to i rozwijać to, to by musiała być przynajmniej 4-5 osób. Najlepiej jakby powstała jakaś taka grupka ludzi czy zapaleńców, wtedy można więcej zrobić. Tak to wyglądało w przeciągu historii tego budynku. Te pierwsze 3 czy 4 zdjęcia, tak to jest zarośnięte. No dosłownie jest tutaj był las. Myśmy tutaj czyścili, to 4 przyczepy traktorowe, drzewska było wykarczowane, żeby to prowadzić do takiego stanu, jaki jest. Już nie kupuję tych motocykli tyle, bo wydaje mi się, że już praktycznie niewiele mi brakuje. Moje marzenie, które gdzieś tam się pojawiło w 1995 roku, zostało zrealizowane. Jest coraz drożej, także próbuję to tylko ulepszać, odnawiać te motocykle, które jeszcze tego wymagają, tak żeby to nabrało większego blasku. BMW 4000. Za włoskę, która tam stoi, każda jedna, która nie jest odrestowana, musiałby pan dać przynajmniej 5-6 tysięcy.